po prawej stronie jedziemy wzdłuż dawnych murów miejskich, w których zachowały się wrogie fragmenty. Radom Kazimierzowski, radom, który powstał z fundacji króla Kazimierza Wielkiego i otrzymał prawa miejskie magdeburskie w 1364 roku, był miastem otoczonym murami miejskimi. Mury miejskie, które przebiegały wzdłuż obecnej ulicy Walowej, a dokładnie tu, gdzie jest w tej chwili ulica, to była fosa miejska, która została zasypana, jako że była brudna, śmierdząca i nie sprzyjała mieszkańcom Radomia, utworzono ulicę. Mury miejskie po prawej stronie, mieliśmy zamek radomski, ten żółty budyneczek jeszcze gdzieś tam po prawej stronie widoczny, parterowy, w tej chwili niegdyś okazały obiekt, bo radomski zamek to właściwie był zespół zamkowy, który składał się z domu wielkiego, domu wedle bramy i dwóch wież. A mury miejskie, ich widzimy w tej chwili, widzimy, że były dwukrotnie podwyższane. Do Radomia Kazimierzowskiego prowadzili trzy bramy miejskie. Po prawej stronie widzimy pozostałości jednej z tych trzech bram, bramy krakowskiej, zwanej również bramą Jerzycką. Te bomby prowadziły droga w kierunku Krakowa. Te bomby w kierunku Krakowa się zmierzały i stąd nazwa ulicy obecnej, którą obecnie jedziemy, ulica Krakowska. Dwie pozostałe bramy prowadzące do średniowiecznego tego Radomia Kazimierzowskiego, to brama lubelska od strony wschodniej niestety nie zachowała się i brama piotrkowska od strony zachodniej również się nie zachowała. A my jedziemy cały czas, w tej chwili już dzielnicą żydowską, Żydzi przybyli do Radomia już w okresie odrodzenia i mogli zamieszkać, mogli się osiedlać w tej części położonej na południe od murów miejskich. Była to dzielnica bardzo zapomniona. Potok pędniowy, który tędy przepływał oraz jego liczne dopływy stróżki powodowały, że teren był bardzo zabagniony i to niezbyt pogodny dla... Mieściła się świątynia, dom modlitwy żydowski dla Żydów, czyli synagoga. Za tym budynkiem z czerwonej cegły jest plac, przy nim cztery takie podstawy pozostałości po radomskiej synagodze. W czasie II wojny światowej radomska ludność żydowska przeżywała swoje trudne chwile, chwile bardzo tragiczne. Na terenie dzielnic żydowskich wytworzono zamknięte dzielnice żydowskie. To było wielkie getto, na terenie, po którym się w tej chwili przemieszczamy, oraz małe getto na Glinicach. A w sierpniu 1942 roku doszło do masowej zagłady ludności żydowskiej. Najpierw na terenie małego getta, a potem wielkiego, gdzie część ludności na miejscu rozstrzelono, a resztę wywieziono do obozów zagłady. Tych, którzy zostali jeszcze przy życiu, zgromadzono w obozach pracy przy ulicy Szkolnej, przy ulicy Szwarnikowskiej. Jedziemy ulicą Gabriela Narutowicza do ronda Kisiela i gdybyśmy pojechali w prawo bądź kawałeczek lewe w ulicy Przechodniej, dojechalibyśmy do Piotrówki, czyli do miejsca, gdzie skąd Radom bierze swój początek. Grodzisko Piotrówka w kościołem pod nazwaniem świętego Piotra, niestety nieistniejącym kościołem. Teren, przez który w tej chwili przejeżdżamy, to teren dawnego folwarku i wsi Mariackiej. Należał pierwotnie do kolegiaty kieleckiej. Ten do kościoła świętego Piotra, tego na Piotrówce. A z czasem Iwo Odrowicz w 1222 roku przekazał go benedyktynom siedziechowskim. Benedyktynowscy wybudowali swój kościół przy ulicy Reja obecnej, tu gdzie jest teraz kościół ewangelicki. I był to kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Zatem Mariacki, jak gdyby stąd być może nazwa tego folwarku, folwark Mariacki. I ulica nawiązuje do tego, do tej nazwy pierwotnej. Jedziemy przez dzielnicę Planty. Dzielnica, która rozwinęła się w sposób szczególny, tak pozdrawiamy rowerzystów, która rozwinęła się szczególnie po tym, jak Radom w Radomiu została utworzona, powstała fabryka broni.